Czym dla Ciebie jest doskonałość mody? Doskonałość mody. Dla mnie w ogóle moda to jest takie trochę abstrakcyjne pojęcie. Mój styl jest na co dzień, to jest wygoda przede wszystkim. Tak więc ja chyba niewiele mogę powiedzieć niestety o modzie, bo trochę się na niej nie znam. Jestem w ogóle jedną z tych kobiet, które nie lubią chodzić po sklepach. Dokładnie, stawiam zawsze na wygodę. Nawet jak gdzieś wychodzę, to staram się, żeby to było na tyle wygodne, żeby mi było fajnie w ten dany dzień. Tak mimo tego, że jest gdzieś tam sukienka, obcasy, no to wszystko musi być wygodne, prawie jak dresy, szczerze mówiąc, tak więc, które bardzo lubię na co dzień. Zresztą nawet w klipie miałam okazję występować w takich luźnych, fajnych, dresowych strojach, tak, dzięki uprzejmości Fuerte Action, także bardzo, bardzo byłam z tego powodu zadowolona. Jadę na wakacje, jeszcze fajne stroje, no super, fajna sprawa. A jeśli chodzi o stylizację na przykład takie wydarzenie jak dzisiaj, to inspirujesz się czymś stylem? Inspiruję, przyznam szczerze, że korzystam z pomocy również stylistek, między innymi Ewa Rubaśnicka ostatnio pomaga mi jakby się ubierać. Inspiruje się też, wiadomo, każdy się dzisiaj czymś inspiruje. Tak więc, no szczerze przyznam, sama niczego nie wymyślę, bo nie znam się na tym po prostu.